Anna Popek wyraziła swoje zdanie na temat ostatnich zmian w telewizji polskiej, zwłaszcza w kontekście śniadaniówki Pytanie na śniadanie. Dziennikarka zaskoczyła swoich obserwatorów mocnym komentarzem, który odzwierciedla jej niezadowolenie z obecnej sytuacji w stacji. Kropka. Od kilku tygodni trwała prawdziwa rewolucja w TVP, a Anna Popek postanowiła podsumować te zmiany podczas relacji na Insta Stories. W jej mocnych słowach można zauważyć nie tylko obserwacje ale także własne uczucia związane z odejściem kolegów z branży, takich jak Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Popek sama od pewnego czasu nie pojawia się w pytaniu na śniadanie, co tylko pogłębia niepewność co do jej przyszłego losu w stacji. wcześniej doniósł o możliwości odejścia Anny Popek z programu, jednak dziennikarka zaprzeczała tym informacjom, twierdząc, że nic nie wie na temat planowanych zmian. Teraz, w obliczu faktycznych roszad, Anna Popek nie kryje swojego zdziwienia i rozczarowania. Jej reakcja na komentarz jednego z internautów, który wspomniał o braku prawdziwej TVP, jednoznacznie wskazuje na to, że Popek uważa, iż profesjonalizm przestaje być priorytetem. Mnie też takie czasy, że profesjonalizm się już nie liczy, to słowa, które doskonale oddają niezadowolenie dziennikarki z obecnej sytuacji w TVP. Anna Popek zdaje się sugerować, że zmiany w stacji wprowadzają nowe kryteria oceny, które nie zawsze idą w parze z profesjonalizmem. Warto zauważyć, że Popek nie ukrywa swojego niezadowolenia, stając się jedną z głosów krytyki wobec ostatnich przetasowań w telewizji polskiej. Jej komentarze na temat braku prawdziwej TVP mogą być interpretowane jako apel o powrót do wartości, które dla niej są istotne w świecie dziennikarstwa. Ostatecznie, w miarę jak sytuacja w stacji ewoluuje. Pozostaje pytanie, czy Anna Popek wróci do pytania na śniadanie, czy też zdecyduje się na inny etap swojej kariery zawodowej.